6 lipca wicemarszałek województwa Gustaw Marek Brzezin spotkał się z Bogdanem Bartnickim, pełniącym obowiązki wójta gminy Ostróda i pracownikami od spraw inwestycji. Były już wójt od lipca piastuje stanowisko wicemarszałka województwa warmińsko-mazurskiego. Ale chyba ciężko mu się rozstać z samą gminą, bo w Ostródzie bywa bardzo często i nie ukrywa, że sprawy gminy są mu bardzo bliskie. Nie jest to proste, bo poprzez 14 lat człowiek praktycznie żyje tą pracą. Nie ma też ograniczeń czasowych, każdą wolną chwilę wykorzystuje się po to, aby spełnić te zadania, które nie są łatwe, bo przecież i dużo inwestycji, i dużo potrzeb, a środki, mimo że zdobyte z programów unijnych, to są przecież też w ograniczeniu budżetowym, także te rozstanie nie było proste, niemniej jednak takie myślenie, że dalej będzie można służyć samorządom gminnym, w tym gminie Ostróda, pozwala jakby mieć też ten kontakt i kontynuację ze sprawami gminnymi. W sali sesyjnej urzędu trwały długie rozmowy, które dotyczyły sprzedaży terenów po byłym poligonie w Kajkowie. Działka obejmuje ponad 20 hektarów. Poligon, czyli obszar ponad 100 hektarów, który znajduje się przy granicach miasta w Kajkowie, w koncepcji rozwoju gminy jest jak gdyby w dwóch aspektach rozpatrywany. Wirtualnie przedziela ten teren Krajowa 16, czyli mówimy o tym terenie mniejszym, około 22 hektarów, przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne. Myślę, że jest to bardzo atrakcyjny i ładnie położony teren nad brzegiem jeziora i nie ukrywam, chcemy to sprzedać. Chcemy sprzedać dlatego, że szukamy środków na tak zwany udział własny w celu pozyskania środków unijnych i przyspieszyć zadania, które zostały rozpoczęte przez mojego poprzednika. Jeszcze we wrześniu ma zostać ogłoszony przetarg w tej sprawie. Teren przeznaczony na sprzedaż to działki budowlane. W planach jest sprzedanie całego obszaru jednemu inwestorowi, a nie jego dzielenie. Pieniądze ze sprzedaży terenu po byłym poligonie są gminie potrzebne. Mając swój wkład własny, samorząd jest w stanie pozyskać środki unijne na kolejne inwestycje. A najważniejszą od wielu lat jest dokończenie kanalizacji. Na skanalizowanie czeka 15 miejscowości.